tylko rozsądek innych kierowców uchronił szofera tego auta przed kolizją, stresem i koniecznością kosztownej naprawy auta. Nie tylko swojego. Mitsubishi Colt ocalał, choć... pod prąd wjechał! Czyli w złą stronę, tak się mówi, pod prąd? No cóż, jak widać, wciąż nie wszyscy dorośli kierujący radzą sobie z odczytaniem jednoznacznego oznakowania ronda na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego, Armii Krajowej i Rotmistrza Pileckiego. Choć opamiętanie przyszło, to długo nie potrwało. I znowu o włos od kolizji. Dwa wykroczenia w niespełna 30 sekund. Aż trudno uwierzyć.